Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Ajan z Karczmy Ajan Disa i zapraszam na kolejną 23. tygodniówkę. A w tym odcinku patch 1.05a wydany, hotfix z 23 października, Heroes Rise Darkness Falls, loot serwery w grze, brak sezonowych eventów, reset ladera w Diablo 2, pierwszy rozdział książki Stay a While and Listen oraz sekretny poziom w Diablo 1. Niewiele czasu minęło od hucznie zapowiadanej premiery łatki 1.05, a już na serwerach Battle.netu zagościła najnowsza jej wersja. Zmiana wprowadzona 26 października była jednak raczej symboliczna i dotyczyła przede wszystkim tekstu w oknach pomocy w grze oraz zawieszania się Diablo na komputerach z procesorem wyposażonym w 8 lub więcej rdzeni. Kilka dni przed wydaniem wersji 1.05a Blizzard zaktualizował swoje serwery niewielkim hotfixem, którego zmiany były jednak dosyć znaczące. Po pierwsze, zmieniono skalowanie siły potworów na kolejnych jej poziomach. Zmianę najbardziej odczują gracze, którzy wybrali wysokie poziomy siły potworów, ponieważ właśnie tam przeciwnicy będą o wiele słabsi. Drugą zmianą było zmniejszenie siły klucznika z trzeciego aktu, który stracił kilka możliwych do wylosowania afiksów, został także uraczony zmniejszonymi obrażeniami, a jego model będzie w końcu normalnych rozmiarów. Kilka dni temu podczas konwentu New York Comic Con przedstawiciele Blizzarda oficjalnie ogłosili wydanie kolejnej książki umiejscowionej w świecie Diablo. Tym razem będzie to e-book, czyli książka tylko w wersji elektronicznej, zatytułowana Heroes Rise, Darkness Falls i będzie zawierać 5 krótkich opowiadań, które Blizzard opublikował jeszcze przed premierą trzeciej części gry. Do tego skromnego zestawu dołączono 2 kolejne historie, które nie są związane bezpośrednio z żadną konkretną klasą postaci. Książka dostępna będzie w sklepie Amazon 27 listopada za cenę niecałych $11. Od kilku tygodni świat Diablo obiega informacja rodem z czasów drugiej części gry, kiedy to gracze przy pomocy programu Netstat wykrywali adresy IP gier, w których obecnie przebywali, aby łatwiej było trafić na Diablo klona. W trzeciej części gry rozdmuchana została pogłoska, jakoby serwery Battle.netu o pewnych szczególnych adresach IP miały zwiększoną szansę na wypadnięcie magicznych przedmiotów. Pomysł ten sam sobie wydaje się niezbyt racjonalny, lecz kilka dni temu oficjalnie ogłoszono, że loot serwery nie istnieją. Oznacza to, że szansa na wypadnięcie złota czy magicznych przedmiotów zależy tylko od wskaźnika Magic Find i Gold Find, a także od zwykłego szczęścia gracza. Gracze World of Warcrafta przyzwyczajeni przez Blizzarda do prezentów pod choinką, kostiumów świętego Mikołaja, latających sań, seksownych elfów, litrów piwa wypływającego z monitora i innych nie wiadomo jakich gwiazdek z nieba otrzymywanych z okazji różnych świąt będą musieli obejść się smakiem. Producent nie ma bowiem zamiaru wprowadzić tego typu atrakcji w trzeciej części Diablo. Jeśli zatem obchodzicie importowane z zachodu Halloween, to raczej nie liczcie na to, że wasze warte 500 000 sztuk złota oblicze Andariel nagle zamieni się w dyniową wydmuszkę o nikczemnym szczerbatym uśmiechu. Osoby, którym nie przypadła do gustu trzecia część serii Diablo, zapewne ucieszą się na wieść o kolejnym resecie ladera, który będzie miał miejsce już 6 listopada, czyli we wtorek za tydzień. Wszystkie postacie rankingowe zostaną przeniesione do kategorii nierankingowych i otwarta zostanie nowa drabinka, gdzie od zera będziemy mogli ścigać się po pierwszy 99 poziom. W poprzednich tygodniówkach wielokrotnie informowałem Was o niezwykle ciekawej książce Stay a While and Listen autorstwa Davida Craddocka, która przybliży nam nieco zespół Blizzard North i jego działania niejako od zaplecza. Chociaż data premiery nie została jeszcze upubliczniona, to osoby przyzwoicie władające językiem Jasia Fasoli mogą zatopić swe zmęczone farmieniem w trzecim akcie oczy w pełnym pierwszym rozdziale książki, który udostępniony zostanie już w tym tygodniu. Jeśli zatem interesują Was nieznane dotąd fakty z produkcji Diablo 1 i Diablo 2, to zachęcam do śledzenia oficjalnej strony wydawnictwa Digital Monument Press oraz artykułu w serwisie Shack News. Starzy wyjadacze zapewne właśnie z pożałowaniem spoglądają na monitor, śmiejąc się w myślach ze starego Ajana, który to będzie zaraz próbował wmawiać im, że krowi poziom w Diablo 1 jednak istnieje. Nic z tych rzeczy.
Krowiego poziomu w pierwszej części gry po prostu nie ma, ale pewien utalentowany polski gracz Diablo 1, którego na podwórku przezywają Noctis, postanowił nakręcić film, na którym poznać możemy jego autorską wizję pony levelu w pierwszej części gry. Noctis opierał się na własnoręcznie stworzonej modyfikacji gry, w której użył elementów graficznych m.in. z Diablo 2 oraz Path of Exile. Efekt wielogodzinnej pracy redaktora Kroniki Noctisa możecie podziwiać na ekranie, a pełną wersję znajdziecie po kliknięciu na link w opisie filmu. I to wszystko w dzisiejszej 23. tygodniówce. Zapraszam serdecznie na następną już za tydzień, a wszystkim zmotoryzowanym przypominam, że niekontrolowany śnieżny drift na letnich oponach może skończyć się bolesną wizytą u pana blacharza.